inicjatywa nauczycieli właśnie ze Szkoły Gastronomicznej w Iwonicu Zdroju, którzy zwrócili się do biblioteki z prośbą o zorganizowanie takiej wystawy w celu przybliżenia sylwetki ich patrona, a też działacza tutaj regionalnego, pana podpułkownika doktora Józefa Aleksiewicza. Biblioteka pedagogiczna od razu podjęła decyzję o włączeniu się w tę akcję, ponieważ była to postać niezwykła, można powiedzieć wybitna, i warto, aby wiedzieli o niej mieszkańcy Podkarpacia, mieszkańcy powiatu krośnieńskiego. Czym się ta postać wyróżniała? Pan podpułkownik Aleksiewicz był lekarzem, znakomitym lekarzem, ale był także działaczem społecznym. Założył pierwszą drużynę strzelecką w Iwoniczu. Był również miłośnikiem ogrodów. Był pedagogiem, wybitnym pedagogiem, uwielbianym, bardzo cenionym. Niezwykłym człowiekiem, który bardzo wpisał się w historię zarówno Iwonicza, jak i całego powiatu.